Graciano tutaj napisała pytanie, jaka jest dla mnie najlepsza droga zawodowa, czym powinnam się zajmować? Macia, zróbmy tak, jak robiłyśmy na programie, czyli ta, która będzie pierwsza gotowa, po prostu niech zacznie mówić, druga będzie uzupełniała. Jasne. Pierwsze skojarzenie, jakie do mnie przyszło, to jest wbijanie gwoździa. Widzę taką deseczkę, która jest przybijana do czegoś, ale tutaj mam wrażenie, że chodzi o coś takiego precyzyjnego, co ma być dokładnie zrobione. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, że mój obraz ten ja słyszałam i widziałam to wbijanie gwoździa, natomiast to był taki płotek, jaki kiedyś można było widywać obok łąk. Ja idąc za twoją myślą, pojawiła mi się druga strona, kobieta, która w bardzo zbiewnej, białej sukience tańczy na łące i ma gołe stopy. I ja bym poszła w połączenie tego w ten sposób, bo ten obraz reprezentuje taką lekkość, czyli precyzja, ale bez spinania się. Tylko żeby było w tym takie flow, żeby tam się po prostu działo, ale żeby tą jakość, precyzję zachować. Bo mam takie wrażenie, że ta biała sukienka i ten gwóźdź totalnie nie idą w parze, tak jakby to były po przeciwnych stronach, ale jakby w ogóle nie mam poczucia w odczuciach swoich, że to się gryzie. Faktycznie to czuję tą taką lekkość, taką naturę. To trawa obok jest taka zielona i to jest taki płotek taki tradycyjny obok łąki. Ta zieleń, ale wiesz, skojarzyła mi się ten płotek z nadawaniem struktury tej łące, jakby nadawaniem takiego, wyznaczaniem jakiegoś obszaru w tej łące, żeby ta łąka nie była za szeroka, bo ona wtedy jest przytłaczająca, a ten płotek może wyznaczyć jakiś teren, który jest mój, w którym mogę tańczyć, a jest dla mnie do ogarnięcia. O, fajnie. Takie formowanie. Tak, tak, dokładnie tak. Takie ramowanie czegoś. Tak. Okej, Gracjana, czyli zobacz, pierwsza informacja, są potrzebne ramy. To jest coś znaczącego. Cały czas mam w sobie takie poczucie, że nawiązując do tego ramowania, dlatego też powiedziałam, że to jest bardzo grube pytanie, ponieważ drogę zawodową i tym, czym się zajmujesz, odkrywa się. To po prostu, nawet jeżeli dostaniesz informację, to jeżeli jesteś w punkcie A alfabetu, a dostajesz informację z punktu Z alfabetu, to w punkcie A niewiele z tym zrobisz. I tu mam takie poczucie, że to ramowanie jest na razie informacją o selekcjonowaniu informacji o sobie, co lubię, czego nie lubię. Albo jak wiesz, czego nie lubisz, to spróbuj sobie listy zobaczyć, co lubisz. Tym jest na razie dla mnie ten płotek. Macia, sprawdź proszę, czy czujesz podobnie. Tak, ja mam wrażenie, że to jest po prostu nadanie jakiegoś takiego obrysu, zarysu, kształtu, ale to, co mówisz od A do Z, między tym jest jeszcze bardzo dużo do przejścia i na razie to jest taki szkic, takie okolenie tego wszystkiego, co chodzi ci po głowie. Bo zobacz, Graciana, w momencie, kiedy masz otwarty koncept, czym mam się zajmować, a masz na przykład jakieś doświadczenie zawodowe i masz w tym doświadczeniu zawodowym ileś tam doświadczeń, to w tym momencie z tego wyłuskać jedną informację jest szalenie przytłaczające. Więc nie chodzi o to, żeby uzyskać jasną informację, mam to robić, tylko ty masz się tym bawić, ty masz, tak jak ta kobieta w tej białej, zwiewnej sukience, w tańcu odkrywać siebie, selekcjonować, wybierać, to mi się podoba, a nie, to mi się nie podoba. I jakby zmniejszać w życiu to, co ci się nie podoba, a powiększać to, co ci się podoba. Ja mam jeszcze takie wrażenie, bo tak rysuje mi się taki zarys, powiedzmy, kwadratu i widzę, że te wszystkie rogi to się tak zaokrąglają, żeby nie być w tym tak, żeby to nie może być takie bardzo sztywne, natomiast żeby zwrócić uwagę na to, żeby jednak te zakręty nieco ścinać, to nie może być takie sztywne. Mam na myśli, że jakaś elastyczność jest też w tym wszystkim potrzebna. Tak, tak. I teraz zobacz, to jest ten początek, o którym mówiłyśmy. Jest gwóźdź, precyzja, ale jednocześnie to flow. Czyli w momencie, kiedy się będziesz spinał, ja muszę to wiedzieć, to nie przypłynie do ciebie. Nie. To w ogóle nie przypłynie. To będzie wręcz, będziesz ją wręcz to
odrzucała. Ty potrzebujesz to, co właśnie Madzia powiedziała, czyli po prostu bawić się tymi informacjami z poczuciem, okej, jak na razie się nie dowiem, w porządku, coś wiem. Mhm. Napisz, Gracjana, jak w ogóle czujesz to, co mówimy. A ja jeszcze Gracjana napisała, okej, dziękuję za bardzo wartościowe informacje. Nie ma co się skupić na tym, co jeszcze muszę zrobić. Potrzebuję się skupić na tym, co sprawia mi radość i satysfakcję. Dokładnie. Reszta będzie się ukazywać w trakcie. Dziękuję za przekaz. Voilà. To jest po prostu kwint esencja tego przekazu. Sonia, dokładnie. Cześć Soniu. Ja mam taki obraz kobiety, która stoi przed jakąś zasłoną, ciężką, ciemną zasłoną i tak delikatnie próbuje za nią zajrzeć, ale ta zasłona ma sporo fałd, więc trzeba mocniej ją odsłonić, dokopać się do czegoś. Mam wrażenie, że coś jest za tą zasłoną. Idąc, Madzia, dalej za tym, co powiedziałaś, aż się uśmiechnęłam, bo ta ciężkość mi się tutaj skojarzyła, ponieważ mi się pojawiła kobieta, która, jak możemy sobie wyobrazić, wyświetlanie różnych opcji w komputerze, tak jak w niektórych filmach science fiction są pokazywane takie wyświetlane opcje, tak widzę kobietę, wokół której wyświetla się bardzo dużo opcji, albo siedzi na dywanie i ma bardzo dużo różnych takich kupek, które charakteryzują jakieś zajęcie, czyli jak dla mnie za dużo masz wszystkiego naraz. I to wszystko, co masz teraz, sprawia, że jesteś totalnie rozproszona. I ta energia idzie na tą wielość rzeczy, które robisz, i nie ma skupienia na tym celu. Tam potrzebujesz większego skupienia w tej przestrzeni, żeby on się mógł bardziej odsłonić przed tobą. Sprawdzisz, Madzia, w tym obrazie, co Sonia może zrobić, czy może odsłonić tą zasłonę, a może się odwrócić od tej zasłony, co tam warto zrobić? Wiesz, Ewa, jak mówiłaś o tym, o odsłonięciu, to w tym momencie zobaczyłam taką wizję po prostu odsłaniania, podciągania do góry tej całej zasłony i kotary, i to całe pomieszczenie jest teraz takie jasne, natomiast mam wrażenie, że jest taka przestrzeń, że jest luz, że nie ma zbyt wielu rzeczy. Tak jakby to polegało na odsunięciu właśnie nadmiaru. Ta zasłona, którą widziałam, miała naprawdę tak bardzo dużo fałd i po prostu, no te dużo fałd to być może tak jak ty wspomniałaś, zbyt dużo rzeczy. Więc ja mam poczucie, że należałoby zrobić taką przestrzeń. Żeby sobie w tym pobyć, żeby się w tym osadzić, żeby zobaczyć, jak w ogóle zacząć to. O co tam w ogóle chodzi? Czyli a propos blokady, nadmiar. Daj sobie znać, jak czujesz dokładnie. Nie wybiegać w przyszłość. Fantastycznie. Soniu, napisz proszę swoje wrażenia. Sonia, wow, dziewczyny, zaraz napiszę, muszę się z tym osadzić. Fantastycznie. A, tu Sonia napisała, dziękuję kochane, to ze mną bardzo rezonuje, ale też to coś, czego nie widziałam, dlatego jestem zaskoczona, jest to dla mnie niesamowicie pomocne. Wspaniały odczyt, dziękuję wam bardzo. Jola napisała, jestem zachwycona waszą spójnością, dziękuję Jola.